Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i uwaga, odcinku, który mógłby być unboxingiem, ale nie będzie unboxingiem, będzie czymś więcej. Model. Wczoraj przyszedł do mnie model, kupiłem sobie nowy model, ale uwaga, nie do kolekcji. Model firmy Roco, węglarka ÖBB, czyli Österreichische Bundesbahn, austriackiego narodowego przewoźnika, model o numerze 47210. Jak widzicie, strasznie stare pudełko, takie, których no, w sklepach raczej nie zobaczycie, aczkolwiek na rynku wtórnym, czego tu doskonale to pudełko jest przykładem, jak najbardziej rozpowszechnione. Gdzieś tam, ileś tam lat temu, nie wiem, 10, 15, 20, nieistotne, Roco miało taką szatę graficzną pudełek. No i dobrze, po co kupiłem ten model? Zobaczcie, jeszcze jest made in Austria, nie jakieś made in VN, czyli Wietnam, czy cokolwiek innego. O, tu ktoś napisał numer nawet. Po co kupiłem ten model? Instrukcja, niech tam sobie będzie. Wyjmę model, węglarka EAOS, taka, jakich no, wiele. I już Wam pokażę, po co go kupiłem. Po pierwsze, kupiłem go dla pudełka. A po co mi taki model? Otóż mam 5 wagonów. O, zobaczcie, 47210, dokładnie niby to samo, a w środku wagon, czy widzicie? W środku mamy wagon PKP. Tak, to są modele zrobione dawniej przez pana Andrzeja, nazwisko mi w tej chwili wyleciało, ale zwiącego się samemu i znanego szerszej tutaj braci modelarskiej jako Dracula, wypuścił set 5 węglarek z początku, w zasadzie z przełomu epoki 4 C i 5, a w czasach, kiedy modeli polskich było jak na lekarstwo, przemalował te węglarki i nałożył oznaczenia tam pod drukiem. Jak widzicie, tutaj mam przykład takiego modelu i coś takiego trafiło na rynek, a jako, że tam pod drukiem, to ja postanowiłem włączyć to do kolekcji i włączyłem. Udało mi się zebrać wszystkie 5 modeli. Modele te mam, no ale mnie gryzła kwestia pudełek, bo miałem 4 pudełka właśnie takie, a chciałem strasznie mieć to jednorodne, 5 jest takie. Nie podobało mi się od innego modelu, sobie wymyśliłem, że zamienię pudełko. Przy okazji zobaczcie, tu jest pierwowzór, a tu jest przemalowanka. Widać teraz doskonale, jak już mam pierwowzór, co i jak, gdzie było. Widać doskonale tutaj to logo, pod światło widać, nie zostało zeszlifowane, zostało po prostu przemalowane, także tutaj też teraz można to doskonale zauważyć. Wcześniej jakoś nigdy tego nie zauważyłem. Nie będę teraz wyciągał innych wagonów i pokazywał, jak to zostało wykonane, nie czas i miejsce. Kiedyś prezentowałem te modele i tak to teraz wygląda. No dobra, to jest oryginał i ten. Oryginał na razie sobie tu odłożę do pudełka, nawet nie musi wchodzić. Ten model też odłożę, bo z nim jest wszystko ok. A teraz wezmę ten. Czy ten był przemalowany z tego typu modelu? Też. Tu też widać to logo, ale o, widzicie, spójrzcie pod światło. Ostrość, mam nadzieję, że jest, że widać. Też widać to logo, ale farba jest bardziej matowa, kolor jest bardziej czerwony, czy bardziej brązowy, bardziej tak jaśniejszy, podobny do pierwowzoru. I tyle, że pudełko jest od innego modelu, 47609 z logo NS. Czyli zdaje się koleje chyba holenderskie. A tu widzę, że to jest austriacki, więc ze spokojnym sumieniem mogę podmienić te modele. Tak, mogę zamienić pudełka, włożyć tutaj to do tego, bo wiem,
że wreszcie ten model trafił do właściwego pudełka. Tu mi niepotrzebne to długopisem, ale niech sobie zostanie. Kiedyś wielokrotnie się wypowiadałem, że super, jak producenci na naklejkach czy gdzieś zamieszczają pod jakim numerem katalogowym, jaki numer inwentarzowy powinien być, bo jak są reedycje, jak się ma tych modeli dużo, to łatwo się pomylić pudełka, modele w pudełkach i tak dalej. A potem ktoś się pozbywa, sprzedaje to komuś w dobrej wierze i ktoś coś kupuje innego i już miałem dwu czy trzykrotnie tak, że kupiłem model o numerze katalogowym takim, a okazało się, że kupiłem co innego, bo ktoś pomylił pudełko. Strasznie mnie to wkurza. Dobra, to trafia do właściwego pudełka model na ten, a mi zostaje taki w niewłaściwym pudełku model niewłaściwego ten i co? No, to nie wszystko, nie koniec tego filmu. Film jest nie o zamianie pudełka, ale o czymś innym. Otóż tu, w tym zestawie i w filmie ZT21, zastanawiam się, w którym momencie zobaczycie, był ten wagon właśnie z połamaną kinematyką na końcu składu. Dlaczego? Bo ma połamaną kinematykę. I mówiłem, że po prostu trzeba kupić model podobny i tą część podmienić, bo samej części kupić się niestety nie da. Dobra, no i domyślacie się, że mam dawcę i mam biorcę. Zdaje się, że to jest to samo, inny kolor tutaj dołu wagonu, ale mnie to kompletnie nie interesuje. Co robimy? Zdejmujemy wózek i po prostu biorę tą część, tak widzicie normalnie, sprężynka może sobie zostać, ok, tutaj robię tak samo, zdejmuję wózek, uwaga, żebym wózków nie pomylił, mogą być różne, aczkolwiek to sobie zobaczymy i co, tu muszę zdjąć tą starą kinematykę, ona jest co prawda brązowa, ale zobaczcie, jej kompletnie nie widać pod tym wózkiem, nie widać nawet jak pracuje, więc to nie ma znaczenia, niech sobie będzie czarna. Dobra, zdejmę tą starą, połamaną. Tą mam bez sprężynki. Sprężynka została tu na wagonie. Jak to zdjąć? A może zdejmę nawet ze sprężynką. Ok, tu z tą sprężynkę. Stąd sobie zdjąłem. No i teraz muszę się tu bawić z tym. Najpierw założę sprężynkę w tym miejscu. Mam nadzieję, że ostrość nie siada. Nie jestem w stanie tego wszystkiego kontrolować. O, dobra, chyba tak powinno być. Niby ta część jest identyczna, ale zwróćcie uwagę, jednak są różne. Tutaj jest haczyk, a tu jest pełne kółko. Także coś tam firma Roco zawsze w tych konstrukcjach zmienia. No i dobra, teraz trzeba to wszystko zamontować. Już wydaje się, że jest chyba zamontowane. Działa. Ok, wózek. To był ten wózek, ten odłożyłem. Teraz pytanie, jak go zamontować? Trzeba zobaczyć, spojrzeć na drugi wózek. Czy ten, tak, wydaje się ten. Drugi dla porównania. Też jest identyczny, więc mógłbym tak naprawdę zamontować i ten z tamtego, ale zamontuję ten sam, co był. I tu mamy różnicę. Tu jest takie duże wycięcie na gniazdo krótkiego sprzęgu. Tu jest tak po łuku. O, pokażę Wam na tym wózku. To jest to po łuku i to musi iść do środka, a to do zewnątrz. No to dobra, to już mam, przytrzymywałem sobie palcem, żeby mi nie zgubiło się i zmieniłem. No i zobaczcie, zmieniłem, element pod spodem jest czarny, tu mam brązowy, widać po gnieździe, ale coś tu nie działa. Chodzi słabo. Dlaczego słabo chodzi? Tak jakby się o coś zacinał, a może sprężynka jest zbyt luźna. Moim zdaniem sprężynka jest za duża, jest zbyt luźna i muszę założyć jednak tą sprężynkę, która była wcześniej. Ona była lepsza. W tym celu jakoś ją muszę zdjąć. Chyba. Dobra, udało się zdjąć. Jeszcze raz to samo. Mam nadzieję, że wymiana sprężynki pomoże.
Tak. Ciężko jest to robić. Jestem przychylony, zgarbiony na wyciągniętych rękach jak najdalej. Z jednej strony chciałem jak najbliżej, żeby widzieć. Z drugiej strony chcę, żeby ustawiona ostrość aparatu łapała. I co dalej? Dalej coś tu jest nie tak. Sprężynka mi teraz wyskoczyła. I zaczyna się zabawa. A plecy bolą. Plecy bolą, bo człowiek zgięty gdzieś tu nad modelem. Ponownie ta sama procedura, zaczepienie, założenie i zastanawianie się, dlaczego ta kinematyka nie chce chodzić tak jak tamta. Jeszcze raz założę wózek. No coś się przycina. Czy się wyrobi? Nie wiem. Zobaczcie, ta na bok fajnie wraca, ta zostaje. Nie wraca. To oznacza, że wagon będzie się wykolejał. Muszę się temu przyjrzeć. Tu przy okazji w pudełku jest stare gniazdo. O tym wam opowiadałem, jak zleci. Zleciał mi, jak widzicie, ze sprzęgiem śledziem. Wagon musiał zlecieć tak, łamie się sprzęg, to pół biedy, niestety potrafi obłamać również gniazdo. Ta część jest nienaprawialna. Tego nie da się skleić tak, żeby to pracowało. Trzeba było jakoś wzmacniać, a jeśli to wzmocnimy, to nie będzie to pasowało gdzieś tu w środku. No i dobra, nie wiem co mam zrobić. Znowu, wymiana sprężynki nie pomogła. Wiadomo, że... A spróbuję założyć drugi wózek. Może ten wózek jest ciut inaczej, lepiej dostosowany do tej kinematyki. Nie, to nie to. Co tu jest z nią nie tak? Jest za gruba. Tak, na tym wydaje się, że wszystko jest prawie dobrze. Spójrzmy, przyłóżmy jedno do drugiego. A tyle, że odwrotnie. Gdzie tkwi przyczyna? Części wydają się być identyczne, identycznych wymiarów, identycznych kształtów, a jednak działa to inaczej. Gdzieś się coś zacina. Nie wiem, czy minimalnie tutaj to ramię poziome jest za duże. Czuję, że jakby się to... O, tu gdzieś zacinało. Jakby to było za duże. Muszę sprawdzić ten wymiar. To może być przyczyna. Może będzie trzeba minimalnie zmniejszyć to ramię, może ono jest właśnie ciut za duże. Tak. Widzicie, teraz to widać doskonale. Będę musiał to zwyczajnie podszlifować. Czyli jednak spody... A, i teraz to widzę doskonale. Widzicie, jednak te miejsca na kinematykę są różne. Różne. Niby jest model taki sam, ale jednak są różnice. Muszę się dostać tutaj do jakiegoś pilniczka i pilniczkiem szlifować. Szlifować, szlifować i szlifować dotąd, dopóki nie będzie to mniejsze. Oczywiście muszę też zaokrąglić potem brzegi. Muszę to zrobić równocześnie z dwóch stron. Nie mogę tylko zdjąć naddatku z jednej strony, bo tylko w jedną stronę by mi prawidłowo skręcał potem wagon. No i pierwsza przymiarka. Z jednej strony chyba dobrze, z drugiej jeszcze troszeczkę, a to troszeczkę to zrobię w ten sposób, że po prostu te zadziory, naddatki wypoleruję i powinno być ok. Muszę uważać, żeby nie zrobić za dużo, bo jak zrobię za dużo, no to co? No to też będzie źle. Nie będzie mi to kompletnie pasowało. Dobra,
Stężynkę mogę wziąć tą. Ta wydaje się mimo wszystko w lepszym stanie. Zakładam. O, jest na miejscu. I jak chodzi? Chyba lepiej, ale to znowu się okaże, jak założę wózek. Zobaczę, czy z obu stron już jest ok. Nie, jeszcze nie jest ok. W tą ewidentnie się jeszcze mi przycina. I przede wszystkim nie chcę wracać do swojego położenia. Jeszcze coś jest. Czemu nie chcę wracać? Sprężynka jakby tego nie ściągała. To widać nawet teraz. Widocznie mocowanie sprężyny jest nie w tym samym miejscu. Nie, no jest praktycznie, no nie w tym samym. Zobaczcie, tu było mocowanie tu, a tu jest tu, więc sprężyna jest ewidentnie ramię dłuższe. Ha, potrzebuję sprężyny o krótszym skoku. Tu się wydaje, że jest praktycznie to samo. Zobaczcie. Ale gdzieś robi jednak różnicę ten mały element. Także niby taki sam wagon, ale jednak co z tym fantem zrobić? Spróbuję zrobić bardzo proste rozwiązanie. Złapać gdzieś tą sprężynę za zwoje. Żeby było ciaśniej. Na razie przytrzymuję palcem. Jak to skończę, to wam pokażę. O, zobaczcie, złapałem ją za zwoje, gdzieś mniej więcej w środku, stąd jest bardziej napięta. Czy pomogło? Znowu muszę sprawdzić to z wózkiem. Nie bardzo. Mało tego miejsca, nie wiem czemu to działa w jednym, nie działa w drugim. Jeszcze wydaje się, że jest jakiś opór z czegoś innego wynikający, może w innej płaszczyźnie. Czy tu może być różnica? Nie ma. Przy okazji na pewno jeszcze tu podszlifuję to, bo trochę za duże. O, lepiej. Jeszcze musi mieć minimalnie luźniej. A na pewno tu zadziory od środka, tego wcześniej nie widziałem, muszą być zlikwidowane, bo to bezpośrednio po tej powierzchni plastiku szoruje. Dobra. I spróbuję złapać sprężynę. Zastanawiam się, czy to jeszcze nie jest innym tu na brzegu pudła. Nie, chyba nie jest. No jak widzicie, trochę jest zabawy. Człowiek się bawi niby w takie pseudo modelarstwo, w naprawę modeli, a to wcale nie do końca wychodzi. No potem też można kupić taki model, ktoś nie uprzedzi i nie wiadomo. Cały czas mi się tu przycina i zobaczcie, zostaje w tym położeniu. To nie jest najszczęśliwsze. Sprężyna już to trzyma ciasno, naprawdę ciasno, to widać tutaj, o teraz jest ostrość, trzyma mega ciasno, ale nie ściąga. To oznacza, że nie ma właściwego ruchu gdzieś ten mechanizm kinematyki na spodzie pudła. Gdzie on może tego ruchu tu nie mieć? Nie ma za dużych ramion. W tą niby dobrze, ale o, w tą tu jakby się o coś zaczepiał. O co on się może zaczepiać? Gdzie tu może być problem?
Wydaje się, że wszystko jest identyczne. Gdzieś się zacina. Wydaje mi się, że to się zacina o tu. Tu słyszycie? O tu, w tym miejscu. O ten ząbek. Ale dlaczego? Na starym elemencie tego nie stwierdzę. On jest połamany. Tutaj to wydaje się być identyczne, ale może nie jest identyczne na wysokość. Nie chcę tego szlifować, bo zniszczę. Ale tu jest takie coś lekko wystające. Oto. Taki wypust może z formy wlewniczej. Tu można by było też to delikatnie zluzować. Chociaż troszeczkę. I próba. Zaczepia się gdzieś tu przy powrocie. Może jest minimalnie jest jednak to ramię też w tym tu odcinku dłuższe. Ciężko mi przystawić, bo jednak tak, jest minimalnie dłuższe. O, teraz to widzę. To są, naprawdę, to jest fragment milimetra, ale jest różnica. Zobaczcie, widzicie, jakieś pół milimetra jest to brązowe ramię krótsze od tego. Co muszę zrobić? Znowu coś podszlifować. Tego elementu wolałbym nie szlifować, bo osłabię za bardzo ten cienki, jak to się nazywa, ten cieniutki element i znowu mi pęknie, może nawet bez upadku. Podszlifuję minimalnie tu ten ząbek na wagonie. Powinno to pomóc. Także niby takie same wagony, niby wszystko jest identyczne, a jak widzieliście, gdzieś tam są. Także to nie do końca jest tak, to co zawsze twierdziłem, że z tej samej formy. Tak? Jak się człowiek spojrzy, to wydaje się, że wszystko jest to samo. Że wszystko jest, że to jest identyczny model, że wygląda tak samo kolejny ten, ale gdzieś minimalnie te elementy zmieniają, te modele się zmieniają. Wydawałoby się, że w ogóle jakieś poprawki są. Ale to też mówiłem, że za tymi firmami stoi kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Jeśli coś im tam nie pasuje, to mogą to zmienić. No i już czuję, że chodzi to łagodniej. Widzicie? Działa. Także podmiana elementu. Mam teraz czarne gniazdo, a nie brązowe. Widać, że jest zmienione, ale wreszcie mam działającą kinematykę. Nie ma wątpliwości, nie oszukuję Was, wagon został naprawiony. Mam kartkę, urwane gniazdo KKS, które mi... O, poczekajcie, muszę sobie otworzyć szufladę tu i poszukać czegoś do pisania. Nie ma. Ale to nic. Mam wagon, model naprawiony, lekko zmodyfikowany, praktycznie nie dał zauważenia, ale gdzieś tą kartkę jednak zostawię. Będę pamiętał, jak już będę miał długopis gdzieś przy sobie, już poza sceną, żeby to zaznaczyć, że jest po prostu wymieniona, że ten wagon nie jest w jakimś tam stanie fabrycznym, ale jest naprawiony, mogę go włożyć w środek składów. Może z powrotem jeździć. Także jak widzieliście, po to kupiłem dawcę, żeby tu ten element naprawić. Została mi
połamany element kinematyki. Niech to sobie gdzieś to tutaj siedzi. I nie do końca dobry wagon, ale ten model będzie dla mnie dawcą części, gdyby mi się na przykład rozleciał wózek. Mam jeszcze tą kinematykę w razie czego z drugiej strony. Pudełko mam. Przyda się. Niestety właśnie czasami trzeba poświęcić, dokonać jakichś zakupów i poświęcić jakiś model jako dawcę. Jeśli części nie da się kupić w sklepie, kręciłem kiedyś odcinek, gdzie zamawiałem części Pico, to po prostu trzeba to kupić taki sam model i podmienić. Dlaczego nie kupiłem takiego samego? Bo jak widzicie, jest to zestaw trzech sztuk. Kupienie pojedynczego wagonu jest dosyć ciężkie. Poza tym to są dosyć poszukiwane. Brązowe węglarki zawsze były, zawsze są poszukiwane. I zapewne drożej by mnie wyniosło, żeby kupić pojedynczy wagon i wymienić. Dlatego zdecydowałem się załatwić dwa w jednym. I również właśnie tu właściwe pudełko do tych modeli. I to. Także jeden zakup i załatwione sprawy dwie. I o tym był właśnie ten odcinek. Takim dążeniu porządkowym kolekcjonerskim to z jednej strony, a z drugiej o naprawach modeli, o jednej z wielu napraw modeli, które z czasem sobie takie umiejętności musimy, jeśli je mamy, przyswoić, żeby wiedzieć jak to naprawić. Może ktoś by tutaj robił doktorat na temat naprawy tamtego elementu, ale widzieliście teraz na tym filmie, jak ważny jest każdy element, każdy wymiar tego elementu od kinematyki, krótkiego sprzęgu, samego gniazda i tak dalej, żeby to ze sobą działało. Zastanawiam się, czy lekkie nadpiłowanie tego ząbka teraz, gdybym miał oryginalną kinematykę w tym krótszym rozmiarze, czy by to nie mógłbym oryginalnej założyć, tak, takie ryzyko istnieje, ale zawsze też można próbować sobie radzić, można próbować jakiś elemencik dokleić albo po prostu krople jakiegoś kleju, żeby się zestaliła, podszlifować do właściwego wymiaru i też to da się dostosować. No, radzić trzeba sobie na różne sposoby. Dobra, to dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć.